Paweł, gratulujemy wygranej. Chyba dzisiaj dwie pieczenie na jednym ogniu, bo i przeboksowałeś sobie prawie pełen dystans i zachowałeś cały czas konto czyste, jeśli chodzi o nokauty. No tak, no z tego powodu jestem zadowolony, natomiast nie jestem zadowolony z tego, że głowa nie współgrała z ciałem i nie wszystko to, co chciałem robić, wychodziło. No i pewnie przez to męczyłem się 6 rund, ale szacunek dla przeciwnika, bardzo wytrzymały, doświadczony, cwany. Po tym, jak go zaskoczyłem, od razu zmieniał pozycję. No, widać było jego doświadczenie, a moje zmęczenie. Tak zastanawiam się, mówisz, że nie wszystko ci wychodziło. Tak momentami patrząc z boku, zastanawiam się, co ty możesz więcej zrobić, żeby zakończyć przed czasem, bo w zasadzie wchodziło ci wszystko. I prawe proste, lewe sierpy, wątroba, on cały czas stał. No tak, ale nie wszystko było właśnie poparte, synchronizowane, nie były nogi z rękoma, dużo wpadałem, często nogi zostawały, te ciosy nie były ustabilizowane, no i z tego względu chyba nie mogłem go wykończyć tak, jak to zrobiłem w szóstej rundzie, trochę więcej było luzu, z rundy na rundę starałem się słuchać trenerów, żeby to uspokajać, z chłodną głową ustawić lewym, prawy. No ale mówię, przeciwnik balansował do przodu, do tyłu, był chaotyczny. No i deprymowało mnie to, że po takich czystych, mocnych ciosach on jednak stoi i jeszcze odpowiada. Dlatego tak ta walka się potoczyła. No właśnie, to też chyba takie fajne doświadczenie, bo po raz pierwszy ktoś przeszła taką swoją solidną kanonadę. No dokładnie, na pewno przyda mi się ta walka. Nie jestem zadowolony z tego, że nie wszystko mi wychodziło, ale jestem zadowolony z tego, że nabrałem kolejny krok ku doświadczeniu i myślę, że to będzie procentować w następnych walkach. Czułeś, że boksowałeś u siebie przed swoją publicznością? Tak, doping był super, naprawdę wspaniały. Dziękuję wszystkim kibicom za wsparcie. Na pewno bardzo mi pomogli, zmotywowali mnie do tego, żeby jednak widowiskowo zakończyć tą walkę. Tak, słyszę, że jeszcze nie popadasz w samozachwyt. Sam mówisz sobie sporo krytycznych słów, ale kiedy będziemy na gali w Szczecinie oglądać po następnie walkę wieczoru? No ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć. Zależy, jak szybko dojdę do tego, żeby wykonywać wszystko to, co mówią mi trenerzy. Ile czekacie przerwy teraz? No na pewno 2,5 do 3 miesięcy. To będzie jakiś poważny zabieg, jeśli chodzi o te zatoki? No to znaczy, no można powiedzieć, że nie jakiś bardzo poważny, natomiast no wiadomo, no każda operacja niesie ze sobą jakieś ryzyko, no ale jestem w dobrych rękach, dlatego mam nadzieję, że wszystko będzie pomyślnie i zobaczymy się na jesień. Dziękuję bardzo. Czeka cię teraz, tak jak powiedziałeś, 2-3 miesiące przerwy, czyli w Międzyzdrojach nie ma szans na twój występ. No, 20 sierpnia. Niekoniecznie, zależy to wszystko od tego, jak szybko będzie się wszystko goić po operacji. Rozumiem. Nie mówię nie, natomiast no stoi to pod znakiem zapytania na pewno. Dzisiaj chyba taka walka dobra dla ciebie pod tym względem, że miałeś pierwszy raz okazję przeboksować te 6 rund, ale ostatecznie znokautowałeś rywala. Chociaż wcześniej jako twój oponent był tutaj anonsowany najpierw Tomek Gargula, potem Niemiec Rap. No i czy byłeś zawiedziony tym, że jednak przyszło ci się ostatecznie spotkać ze słabszym rywalem, czy nie robiło to tobie różnicy? No szczerze powiedziawszy, wielkiej różnicy mi to nie robiło, natomiast teraz po walce jestem zadowolony, że jednak to był ten przeciwnik, bo naprawdę dawał radę, był wymagający i pokazał charakter i wolę walki. Widzę, masz otarcia na twarzy, na czole. Czy to jest wynikiem ciosów, czy jednak uderzał ci gdzieś tam głową nieczysto? Myślę, że głowami. No wiadomo, no to jakiś tam cios przyjąłem czysty, ale najbardziej boli mnie czoło, także czułem te zderzenia głowami. Potem już sam starałem się tą głowę trzymać do przodu, z tego względu, że trochę mnie to deprymowało. No ale kolejne cenne doświadczenie. Mówię, teraz przerwa i na jesień myślę wrócę i ta walka mi zaprocentuje.